Ma ziomki ziomale. Chciałem zaprezentować Wam jak w Bluestaku Obecnie polecam Bluestacka 5, bo rzeczywiście wcześniej Bluestack 5 może i lagował. Niedawno wyszła aktualizacja Bluestacka 5 i jeszcze niestety się gry wyłączały. Nie działało to szybko, ale obecnie Bluestack 5 jest naprawdę po aktualizacji fajny. No i tutaj patrzcie, domyślnie jest tak, że ściałką na klawiaturze komputera naciskając w górę, w dół się yy, przybliża, oddala, ale to działa. Czasami działa, czasami nie. No w sumie mi się pomniejsza, powiększa. Ale co zrobić, żeby to poprawić? Nie. Czyli patrzcie, po prawej u góry macie taki symbol klawiaturki. Macie tutaj symbol yy, pełnego ekranu, głośności. To jest zablokuj kursor myszy. Bardzo przydatna funkcja zresztą. No i mamy symbol klawiaturki, klikamy sobie to, otwiera nam się takie okieneczko, klikamy otwórz zaawansowany edytor, no i co, pojawia nam się to. Akurat jedyną rzecz, która jest ustawiona w wiejskim życiu to jest właśnie powiększanie, nic więcej tu nie ma. No i mamy po prostu te powiększanie. Szczałka w górę po prostu powiększa, czekajcie, tak, tak, w dół pomniejsza, no i po prawej na dole mamy, o tutaj, tak jak mam myszkę, szczałeczkę taką. Sobie to bierzemy. Powiększamy, no wiadomo, żeby paluch nie zahaczył o te przyciski, nie? Czyli, no tutaj, o akurat przyciski, sceny zadań i te na przykład, to może zahaczyć, mi się wydaje, ale tak, właśnie ustawiam. Klikam, zapisz. Klik. Tu wystarczy po u góry na końcu kliknąć krzyżykiem, zamknij. Czasami blues tak nie wróci do swojej wielkości. To sobie trzeba kliknąć tutaj i tutaj. Ewentualnie przejść sobie do tego pełnego ekranu. No i wtedy już spra sprawnie działa to powiększanie, pomniejszanie. Moim zdaniem dużo, dużo, dużo lepiej, nie? No. Tak więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Tu, 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 Zostaw subika. Łapeczkę pod filmem i trzymaj się. Pa, cześć. No.